Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, 23:14, jak to nagrywam, 14 październik, tak jak wam pisałem dzisiaj rano na Signalu, programiści podłączyli już tsunami. Zobaczcie, jak wyjdziemy w zakłady, to mamy już tsunami. I teraz, tak jak wam mówiłem, ja to testuję, musicie mi dać trochę czasu, to nawet nie ma innej możliwości, ja wiem, że co chwilę dostaję. Znaczy, nie wiem, czy wy wiecie, to ja wam powiem. Co chwilę dostaję maile pod tytułem Robert, puszczaj to, puszczaj, my to będziemy testowali. Nie, nie, nie. Tym razem się nie dam nabrać. Za duża odpowiedzialność na mnie ciąży, za wasze pieniądze generalnie, które żeście zainwestowali w to tsunami i liczę na to, że będziecie bardzo dużo wygrywali, więc muszę to sprawdzić na wszelkie możliwe sposoby. Wyniki są, tak jak wam cały czas mówię, naprawdę rewelacyjne. I zobaczcie. W swoim panelu będziecie mieli też takie coś tsunami i pytaliście mnie, jak dzisiaj wyniki. Już wam powiem. Punkt pierwszy. Pamiętajcie, że dzisiaj grają reprezentacje, tak? Jutro grają reprezentacje, więc nie gra bardzo, bardzo dużo lig. Tak naprawdę grają ligi, jak ja to mówię, no, że mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, takie badziewne. Czyli jakieś tam Rwandy, jakieś tam... Belgie niskie, Austrii niskie, trzecie Rumunie, Hiszpanie niskie, jakieś kobiety i tak dalej, więc tak naprawdę na dzisiaj ta oferta, pomimo tego, że wypluło tych meczy trochę, no to były takie, szczerze przyznam, te mecze takie słabe. Ja wam mówiłem, nie będę już publicznie tego mówił, które ligi wchodzą do tej pory najlepiej, no teraz tych lig dzisiaj nie było, ponieważ tak jak mówię, grają reprezentacje. Zobaczcie, odkrywam przed wami karty, jak to dzisiaj wyszło. Pamiętajcie, że ja na razie testuję opcje, tak jak wam mówiłem, celuję w tych ludzi, którzy naprawdę chcą wygrywać kasę, dużo kasy. Nie celuję w tych, którzy grają za 5, 10, 20 zł. Oni oczywiście też z tego skorzystają, ale moim targetem są ludzie, którzy naprawdę chcą zarabiać kasę, a nie siedzą jak na czacie Fortuny i podniecają się, że wygrali 25 zł. Zobaczcie, klikam dzisiaj tsunami i wychodzi mi, że dzisiaj tu jest, na razie jest tak ustawione typ 1 remis. Zobaczymy, ja zobaczę przez najbliższe te parę dni, jak to będzie wychodziło jedynki albo jedynki z podpórką. Pamiętajcie, tylko teoretycznie, to jest, dzisiaj rozmawiałem też z Robertem, to jest tylko teoretycznie niski kurs. Trzy takie meczyki, czasami dwa takie meczyki na kupon dają gigantyczny już zarobek. No i powiem wam tak, wyszło, widzicie co tutaj, tak jak wam rano czytałem te ligi angielskie niskie, jakieś tam kobiety, Austrię, Belgię i tak dalej, także widzicie, nie oszukałem was, jest Rwanda, prawdopodobnie tą Rosję wyrzucę, no bo ona jest chyba nigdzie nie do zagrania, chociaż dzisiaj patrzyłem, to gdzieś tam Fortuna miała kursy wystawione, ale później były przekreślone. Jakieś tam niskie Terchera grup 7, hiszpańskie, szwedzkie, jakieś niskie. No i zobaczcie, przerzuciłem sobie to do pliku i wygląda to w tej chwili w ten sposób. Lincoln nie wszedł, ale z tego co widziałem, Lincoln dostał czerwoną kartkę i później Burton strzelił gola. No wiem, to nie tłumaczy, ale mówię wam o tym dlatego, że pewnych rzeczy algorytm nie jest w stanie w żaden sposób przewidzieć. No to, że ktoś dostanie czerwoną kartkę, albo że będzie jakiś VAR, nie VAR, cudawianki, no tego nie przewidzimy. Albo że będą mecze dziwnej treści, o czym za chwilę przy meczu tym na końcu. I nie to, że ja dorabiam ideologię, broń Boże, do tego, tylko oczywiście te mecze, które nie weszły, sprawdzam, co się tu stało. No i tak jak wam mówię, tutaj wynik był 0-1 dla Burtonu, prawdopodobnie, jak się nie mylę. No nie weszło to. Krewe 2-0, Swindon 2-0, Blyth 3-0, Chelsea kobiety 2-0, Donauw jakiś coś tam 3-0. Tu jest pierwszy remis, jakaś niska belgijska liga 2-2 i tu już by nas remis uratował. Lokeren 4-0, Afumati Rumunia 5-0, kolejna Rumunia 3-1 i tutaj jest ta Rosja. Nie wiem, czy to było gdzieś do zagrania, wynik 1-1, czy jakbyśmy grali jeden remis, to też byśmy trafili. Rwanda, remis, Bugesera, wygrywali 2-1, ale później widziałem było 2-2.
czyli tu remis nas znowu ratuje. 2-1 Kijowiu, 2-2 The New Saints jakieś, 3-0 Hiszpania, 3-2 Hiszpania. I tu jest meczyk, tu oczywiście weszło te 4-0, czyli powiem wam tak, szczerze, mecze badziewne, no bo to są ligi takie, których pewnie byśmy w życiu nie zagrali. Prawdopodobnie większość tych lig to ja w ogóle wyrzucę, może poza tą Rwandą, bo tak jak wam mówiłem, ona wchodzi. Ale jakiś tam mecz na zasadzie... Aha, tam był jeszcze jeden mecz, żeby nie było. Stany Zjednoczone grały w mecz z Niemcami, mecz towarzyski, ale ja to z góry już odrzucam, no bo ja takich meczy nie gram. Poza tym tutaj był kurs na Amerykanów ze 3,80 bodajże i ja ten mecz wrzucałem jako niespodziankę do tych szukamy niespodzianek. Nie weszło, Niemcy ich rozjechali 3-1, więc nie ma o czym gadać. I teraz musicie mi dać troszeczkę czasu. Ja muszę potestować to, jak to wychodzi na... jak to będzie wychodziło w momencie, kiedy już te reprezentacje skończą grać, ale jak to będzie wychodziło za pieniądze, bo jak to wychodzi tak sobie w Excelu, to ja już wiem, to wychodzi genialnie. Ale teraz, tak jak wam mówiłem, robię eksperyment na sobie i biję dużą kasą w punkcie, czy to w STS-ie, czy w Fortunie i zobaczę, co się z tego wykluje. Będę was informował o wynikach, ale już prawdopodobnie na zamkniętym tam, na Signalu, żeby... że tak powiem, za bardzo, przepraszam, nie roznosiły się te wyniki publicznie. I tak to, słuchajcie, wygląda, także powiem wam, że jak na takie badziewne ligi nie wyszło to całkiem źle, tu gdyby nie ta czerwona kartka, pewnie by też weszło, a tu sprawdziłem z ciekawości, o co chodzi z tym Lundem, dlaczego to, co tu się stało, że to nie weszło. I wiecie co, tak popatrzyłem, zobaczcie, mam już to otwarte i to jest mecz. No właśnie, to jest taki mecz z gatunku tych, że to będzie ciężko ustawić gdziekolwiek w algorytmie, żeby algorytm to wyłapywał, bo tak, Lund oczywiście jest trzeci bodajże w tabeli i no i powinien ten mecz z zamkniętymi oczami wygrać. Kursy były jakieś tam liche, nieważne. Z 1.6 coś tam było chyba na jedynkę. Z tymi kursami to też tak wam mówiłem, te mecze będą filtrowane, nie będą się wyświetlały żadne poniżej 1.60. I zobaczcie, tak patrzę sobie w tą tabelę. Tu jest 30 kolejek, czyli zostają 4 kolejki do końca. I tak się po prostu głośno dzisiaj zastanawiałem. Oni zdobyli 3 punkty, czyli mieli 28, byli w strefie spadkowej. Czy to nie jest teraz tak, że ta drużyna jakimś dziwnym trafem nie grała cały sezon nic i nagle teraz wygrywa, żeby się utrzymać, a ci być może, to tak oczywiście to są tylko takie moje fantazje, nie mam zielonego pojęcia, a ci teraz będą przegrywali mecz za meczem, bo być może nie chcą w ogóle wejść do ligi wyżej, bo czasami tak jest, boisko, brak kasy i tak dalej. No więc będę obserwował z ciekawością teraz, co się stanie w kolejnym meczu, czy oni znowu nie wygrają albo zremisują, no bo raczej to trzecie miejsce mają pewne, no bo tutaj jest duża przewaga. No i to tylko tyle, słuchajcie, tak chciałem się z wami podzielić. Także pierwszy dzień według mnie przy tak badziewnych tych kursach wyszedłby na duży, duży, duży plus, bo nawet gdyby to grał, tak jak ja wam mówię, za każdym razem raz, dwa, trzy kupon, raz, dwa, trzy kupon i tak dalej, no to bylibyśmy dużo, dużo, dużo na plus. Ale które ligi jeszcze usunę, które, jak to będzie finalnie wyglądało, musicie mi dać jeszcze odrobinę czasu. Nic się nie zmienia, komputer trafia fenomenalnie te mecze, w życiu bym tych niektórych lig sam nie obstawił, więc mam nadzieję, słuchajcie, że będzie się działo i że to tsunami da wam bardzo dużo pieniędzy zarobić, na to liczę. I tyle w sumie, słuchajcie, tyle. Jutro trzymamy kciuki za naszych i Coco Jumbo i do przodu. I mam nadzieję, że jutro zlejemy tą Mołdawię, chociaż może być różnie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzała, cześć.